Michał Żukowski, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5. W tym wydaniu powiemy o 10. rocznicy śmierci księdza Jerzego Zawadzkiego. Ksiądz Jerzy Zawadzki jest zawsze w naszym sercu, w naszych myślach. Pokażemy nową książkę profesora Andrzeja Strumiłę. Ja czuję, jeżeli ludzi to interesuje, sala reagowała. Oraz przypomnimy 25-lecie istnienia pewików Ełku. My tylko poprawiamy jakość wody i dajemy ją do kranu. Promocja książki pod tytułem Tajga niedźwiedzim tropem autorstwa profesora Andrzeja Strumiły odbyła się w Białymstoku. Album opowiada o wyprawie artysty do kraju Chabarowskiego, czyli do azjatyckiej części Rosji. Na promocji obecny był sam autor, z którym odbyło się krótkie spotkanie. Publiczność wysłuchała opowieści autora na temat kulis powstawania książki. Tak się odzywa nasz pielęgniarz. Izubr, daleko wschodni, który jest prawie dwa razy większy w masie od naszego jelenia, ma głos zupełnie inny. To jest właśnie trąba z brzozy do wabienia i ziubra. To jest... O tak się odzywa. Delikatniejsze. Oczywiście, że tak. Słuchaczy było dużo, sala była pełna, zainteresowanie było wyraźne, bo ja czuję, jeżeli ludzi to interesuje, sala reagowała. Obchody 10. rocznicy śmierci księdza Jerzego Zawadzkiego odbyły się w Suwałkach. W 10. rocznicę śmierci oddział regionu podlaskiego NSZZ Solidarność w Suwałkach, Miejski Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zorganizowali szereg wydarzeń upamiętniających kapłana. Pierwszym było odsłonięcie pamiątkowej tablicy w gimnazjum imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, do którego powstania przyczynił się właśnie ksiądz Jerzy Zawadzki. O roli księdza w powstaniu szkoły mówiła Jadwiga Orłowska, dyrektor placówki. Ksiądz Zawadzki jest takim naszym wielkim przyjacielem, można powiedzieć współtwórcą naszej szkoły. Ksiądz Jerzy Zawadzki jest zawsze w naszym sercu, w naszych myślach, ale co roku mamy tą rocznicę, którą w szkole kultywujemy, obchodzimy, a ta rocznica jest szczególna, jest 10 lat, to już jest pewien okres czasu i żałujemy, że tak krótko i szybko ksiądz Jerzy Zawadzki odszedł od nas. Kilkaset młodych osób wzięło udział w drugim biegu charytatywnym na rzecz dzieci z autyzmem. To kontynuacja obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Całości towarzyszyła Loteria Fantowa. Zebrane środki trafią na pomoc dzieciom z autyzmem. Na miejscu Radio 5 rozmawiało z Jolantą Nikścin, dyrektor centrum. Tak jak widzimy, zebrała się grupa ludzi, mimo że pogoda no niestety niekoniecznie nas rozpieszcza. Zaczęliśmy od słoneczka, teraz trochę nam popadało, powiało, ale jeżeli cel jest szczytny, uważam, że są ci, którzy zawsze będą gotowi, którzy są tutaj z nami i którzy będą uczestniczyli w biegu. Po raz drugi w tym roku biegniemy dla dzieci z autyzmem. W tym roku troszeczkę szerzej zaczęliśmy nasze działania, ponieważ podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci z Autyzmem. Jesteśmy razem i stąd też jesteśmy tutaj, prawda, w większym gronie. O przyszłości i zagrożeniach samorządności rozmawiali w Suwałkach parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy. W spotkaniu pod hasłem Samorząd Obywatelski wzięli udział między innymi Bożena Kamińska, posłanka Platformy Obywatelskiej w Suwałkach i przedstawiciele władz wojewódzkich. Obywatele zgłaszają do nas swoje obawy związane z licznymi zmianami wprowadzanymi przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, powiedziała Radiu 5 Bożena Kamińska. Porozmawiajmy o samorządach. Jest to kolejne spotkanie, które organizuje Platforma Obywatelska w powiatach naszego regionu razem z przedstawicielami naszego parlamentu, czyli posłami Platformy Obywatelskiej, jak również przedstawicielami samorządów lokalnych, w szczególności samorządu województwa podlaskiego. Bardzo istotne rzeczy chcemy poruszać razem z obywatelami, suwerenem, który tak naprawdę zgłasza do nas wielki niepokój. Sami również jesteśmy zaniepokojeni tą ilością zmian, które wprowadza rząd PiS. Kartę samorządności przyjęli suwalscy radni miejscy.
Zagłosowało 14 rajców, przeciwko był 9-osobowy klub Prawo i Sprawiedliwość. Głosowanie poprzedziła długa dyskusja zdominowana przez słowo koryto, bo odmieniano je niemal przez wszystkie przypadki. Jest zagrożone koryto. Trzeba by było wszystkich odciąć do koryta. Koryto stało się dostępne. Rozumiem, o Misiewiczach rozmawiamy, tak? Głos w kwestii karty zabrał Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Zaczął od tego, że dobrze mu się współpracuje z Bohdanem Paszkowskim, wojewodą podlaskim i ministrem Krzysztofem Jurgielem z PiSu, ale wyraził niepokój o działania na wyższych szczeblach rządu. Cenię tę współpracę i dziękuję za każdą pomoc dla naszego samorządu, dla naszych mieszkańców, dla Suwalczan. Ale niepokoi mnie to, co dzieje się tam na górze. Jakie zapadają decyzje, w jakim trybie zapadają decyzje, że nikt z nami nie rozmawia. Nagrodę odebrali w suwalskim ratuszu laureaci konkursu Biznesówki. Mowa o konkursie, który ogłosił Czesław Renkiewicz, prezydent miasta. Celem rywalizacji jest aktywizacja i pobudzanie rozwoju suwalskiej przedsiębiorczości, w szczególności wśród młodzieży uczącej się w suwalskich szkołach i osób do 35 roku życia. Projekt skierowany do szkół ponadgimnazjalnych. Tu można przedstawić swój pomysł na biznes, taki biznesplan, w czym można zająć się działalnością gospodarczą, jaki rodzaj tej działalności uruchomić. I młodzi ludzie przedstawiają te pomysły, my nagradzamy te pomysły. Druga edycja tego konkursu, 14 ofert, dzisiaj wręczamy nagrody. Pokazujemy, że warto zainteresować się właśnie, co chcę dalej w przyszłości robić. I ta działalność gospodarcza, myślę, jest taką dobrą alternatywą dla młodych ludzi, którzy są bardzo kreatywni, bardzo pomysłowi. Prawie 70 osób wzięło udział w sadzeniu lasu zorganizowanym przez Nadleśnictwo Suwałki. Zalesione zostały tereny w Puszczy Augustowskiej nieopodal wsi Płociczno. Sadzonki zasadzono na obszarze około 2 hektarów, do czego użyto ponad 10 tysięcy drzewek. Są to konieczne działania, aby utrzymać w równowadze życie przyrody. Zdaniem leśniczego Sławomira Lęczewskiego obserwowanie rosnącej przyrody jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, jaką można zobaczyć w środowisku naturalnym. Las jest dla nas wszystkich dobrem wspólnym i musimy takie akcje podtrzymywać, gdyż ludzie naocznie mogą się przekonać, że jak las wygląda, a nic nie ma właśnie przyjemniejszego niż zauważenie tej przyrody, jak ona rośnie, jak naturalnie to wszystko się zmienia. My to widzimy na co dzień, natomiast społeczeństwo też ma możliwość zauważenia tego. I właśnie jestem z tego bardzo zadowolony. 25-lecie istnienia świętuje w tym roku przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Ełku. Co prawda pierwsze wodociągi wybudowali w mieście Niemcy już w XIX wieku, ale rocznica związana jest z przejęciem infrastruktury dostarczającej wodę przez samorząd miejski i powołaniem osobnej firmy do obsługi i nadzoru. Obecnie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji produkuje rocznie prawie 3 miliony metrów sześciennych wody, oczyszcza ponad 3 miliony metrów sześciennych ścieków oraz produkuje w ciągu roku ponad 2 miliony kilowatogodzin energii elektrycznej. Inne miasta mogą nam pozazdrościć jakości wody, którą mamy w kranach, mówi Wojciech Jassak, który od 25 lat jest prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Ełku. Na końcu XIX wieku geolodzy wynaleźli dobre źródło wody pod miejscowością Przekopka. Tam zostały umieszczone pierwsze studnie. One były przebudowywane z postępem techniki, technologii, ale miejsce ujęcia jest to samo. Zasoby wody są odnawialne, z niego czerpiemy, my tylko poprawiamy jakość wody i dajemy ją do kranu. Symboliczne otwarcie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego odbyło się w piątek w Suwałkach. Obiekt posłuży 65 chorym umysłowo pacjentom. Prace związane z rozbudową i modernizacją suwalskiego szpitala psychiatrycznego trwały 3 lata. W środku są nowoczesne sale pobytu, ale też sauna, bilard, kręgielnia. Nowoczesny sprzęt posłuży chorym, ale także usprawni pracę personelu, powiedziała podczas otwarcia Łapińska. Chorzy będą mieli, proszę Państwa, zapewnioną też opiekę sprzętem profesjonalnym, który zakupiliśmy w ramach tego projektu, co przede wszystkim usprawni tą opiekę. To jest raz, a po wtóre ułatwi pracę personelowi, bo jak sami Państwo widzieliście, warunki pracy personelu również się znacznie poprawią. Wprowadziliśmy taką innowacyjną formę obserwacji chorych poprzez przeszklenie ścian na salach, gdzie leżą ciężko chorzy, wymagający takiej intensywnego nadzoru i intensywnej opieki. To wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.